Jezus powiedział do swoich apostołów: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. To słowo Jezusa z Ewangelii Mateuszowej nie pozostawia złudzeń. Wilk to wilk i raczej nie zmieni się w potulną owieczkę. Człowiek, choć czasem może zachowywać się jak wilk, to wcale to nie oznacza, że zawsze takim musi pozostać. Jest przed nim szansa odmiany, nawrócenia. I to logika miłości, co niesie odmianę, nawrócenie, prowadzi Jezusa do posłania swych uczniów jak owce między wilki. Gdyby tak nie było, gdyby nie było miłości, to Pan Jezus nigdy by nie posyłał swoich uczniów do tego nieprzyjaznego świata. Owszem, może się zdarzyć, że owce Chrystusa zostaną pogryzione przez wilki. Apostołowie przecież zginęli śmiercią męczeńską. Ale moc miłości jest większa od egoizmu, od zamykania się. Ona nie ginie, ani się nie zmniejsza z powodu prześladowań. Przecież Chrystus to Baranek Boży, który został zabity, powieszony na krzyżu. Ale właśnie wtedy odniósł swoje największe zwycięstwo. My prośmy Pana o moc ducha, o wytrwałość w prześladowaniach z powodu naszej wiary. Nieśmy też nadzieję tam, gdzie światła gasną. Z Maryją prośmy Pana, by On działał, by dawał łaskę, moc ducha, impulsy do nawrócenia. Ona, jak dobra matka, stoi pod naszym krzyżem i wspiera nas swoim matczynym spojrzeniem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.